Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 356 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy czwartek, 23 kwietnia 2020 roku. Tematem jest kolejny wykład. 324 poszukiwaczy wiedzy. I jest to czas przetłumaczony od 7 minut do godziny 41 minut. I po tym warsztacie będą rozmowy, pytania i odpowiedzi, jeśli ktoś będzie chciał zadać. Tak więc zapraszam. A tymczasem zaczynamy warsztat. In today's workshop. Hello, Mr. Keshe. Yes, good morning, good day to you, as usual, wherever and whenever you listen to these series of Knowledge Seekers workshops. We welcome the honorable members of the Universal Council and Earth Council as we take a new dimension into the journey of man in space. There's a couple of things from the past which I would like to clean out, and then we start a new cycle of teaching, and I'll explain to you step by steps where and how we will go.
a new dimension. And as I said in the couple of teachings since Monday, Keshe Foundation has laid out and set out and is going through the what we call preliminary stages of delivery into the international arena for what it says the physical matters of all these conditions, how they can overcome. We announced weeks ago, we saw corona in the head, in the brain, in the organs and in the skin. And it took the world community to reach some weeks later and confirm it. So in a way, we are far ahead of the present time. And as we are far ahead in so many ways, to us, the situation with the corona is over. We are looking what corona has brought and how we can develop to the next step. Corona showed us our weaknesses. Corona showed where we have not managed to cover ourselves. Corona brought us indication in the lack of education, the knowledge of man, and what they called control of the emotion, and the use of emotion to the benefit of some who wanted to take the nations for ransom. We saw the misconduct of Gates in calling himself, pre-shooting himself, that he'll be the world leader, and he will use his vaccination to control the world. We saw the first shot on the bows of his presidency in a way as His Excellency President Trump sank his boat. We knew there is a problem as some 2 or 3 weeks ago, the government of the United States canceled the $10 billion Microsoft contract. And on the back of it, we saw the indication of President Trump yesterday ignoring Bill Gates and his threat that he'll release the vaccine in November when he shows he'll become the president on the back of the other president, a leech life. Then this comes to, as we see, legal actions to strip the assets of Gates Foundation for taking humanity to ransom. This is to become. We will see this. We will not be short of in 2 or 3 years time seeing Bill Gates imprisoned for life with his wife for crime against humanity and genocide. This is actually bold rolled by what President Trump decided to do yesterday. In a way, the humanity has been taken to ransom by one criminal organization, and they thought they are head and dictate. We'll shoot another arrow into this ship to make sure that it sinks for good. Teaching of today looks post-corona. And what this means is we have given all the knowledge to the government, it's for them how they use it, and how the Keshe Foundations around the world will bring it to be used. We have seen the recurrence of corona in a different shape, claiming millions more lives in China. The statistics and security reports from the United States confirms 20 million deaths in China from corona. This is not anymore Keshe Foundation data release, but confirmed by the National Intelligence Securities of the United States that they now confirm China has and could have lost in excess of 20 million in the first cycle. We expect the second cycle in China to bring another 30 to 50 million deaths on the table. We have curtailed the progress and the death in Iran, and we are supporting all the Iranian nationals across this planet through the Iranian setup. We have done this, and a number of you have helped Iranians across this planet as they needed help in the past few weeks, as the true work of one nation has taken shape. On the other hand, what will take shape is very simple.
We have to go beyond and look where the pitfalls, where the mistakes, and where we have to be vigilant has to come from this incident. We are not looking at the political and geopolitics or financial politics of it. We are looking at it as a human race. If you look and if we understood the totality of the teaching in past few weeks, there is one clear indication, and that indication is we are all passengers of this ship called Earth. And in so many ways, as we are the passengers of this ship, our defenses were not strong enough to stand an invasion of the virus called Corona. This showed a lot of weaknesses in our security structure of this planet, security structure and apparatus, how mankind will protect itself from what we know as an outside external energy source known we call as a virus. In a way, the manned spaceship, the mothership, has been taken to ransom by an outside man-made or whatever to ransom. This ship needs decontamination. This ship needs cleanup. This ship needs to understand how to handle this virus for it to be able to survive. There is no difference between this and this in the space of the universe. We don't look at how our shield, our protection, our bodies was opened to this. We are going through a postmortem to see how we can set systems that by setting up these systems, this will never happen. As in time to come, these spaceship of the man return to the mothership, they'll bring many coronas. We have to learn from this how to set up the conditions that this will never happen again. Otherwise, every time mankind in the coming months and years sends a ship to outside, can bring many coronas with it back in. We have to learn a new way of decontamination. We have to learn a new way of protecting both ships, inner space and the motherland. We got to look at where was our weaknesses, what defense technology we can put in with understanding of the new plasma technology that this situation will never happen again. The war of the man uses bullets and guns. The wars of the space uses viruses and energy packs. This virus showed the body of the man is too weak. Or man has not learned a way to protect himself from this condition. Man has two choices. To go for a physical protection, like answers and the rest, or man learns the second choice, or the first to us, the transition of the energies. What does the transition of energy mean? At the moment, we have given
the technology of the GANs to the man to make some preliminary protections by drinking it and covering itself. But in space, we don't have that facility. In space, we do not have such opportunity. In space, we have to understand the essence of the creation to be able to stand such an insult. All right. These kind of assaults will destroy the humanity if every time a ship takes into space. I raised this question years ago with NASA, years ago with the Russian Space Agency, and in so many ways has never been understood fully. We see a hidden rise of viruses since the man took to the moon the first time. The cycle of viruses were entered into the planet through the first space excursions. Don't forget, man was looking for a dust on Apollo, but viruses were attached independent of the time and the space. Introduction of new viruses into the knowledge of the man came with Apollo trips. Now, with this new excursion in a deeper space, how many more will bring with us? As I said, we are past, is a postmortem of Corona for Keshe Foundation, and we are showing you the weaknesses that you find the solutions that this will never happen. Maybe there was a coincidence good for man to have the Corona to understand the energies which he cannot control to find new ways that makes him ready to become part of the universal community. You have to understand there is a hidden agenda for both sides. If you take viruses back into Earth, what viruses man has that can damage the universal community, and unknowingly man will take with him into space. When a white man went to America, many indigenous people died of a simple cold which a white man brought from Europe. They never had it, they never had immunity to it, and it killed many. Now we have seen the game one way. What about the energy levels that man will take with him without knowing, and it puts in danger the life of the universal community. The postmortem of Corona brings out many, many facts on the table for human race. In one way, the human race has to make sure he is in total and absolute clean condition, both on exit and entry. Both unto motherland and onto the ship. We are not going to travel the space of universe just sitting in the ship. We are going to travel the space of universe by landing, seeing, transferring the soul energy to physicality and returning. And this process, we have to stay clean.
physical transportation will be part of the process of the physics of physicality. But in time, man will choose in prime conditions and the prime process of the transfer of the soul of the man than the transfer of the physicality of the man. The force of the physical conditions will force man to understand in more depth about how to protect himself in the physical and the soul level, that on the return or entry of the virus onto the planet, mankind can protect itself in one go. In so many ways, the postmortem of Corona brings Keshe Foundation knowledge seekers to one point. And it is, do we put the soul of the man to be engaged by the physicality of the man, or the mankind will understand the power of his soul and encircles the physicality through the power of the soul of the man. In this process, the physical life will not come to an end, as the strength of the soul of the man will protect the physicality. As I've said in the recent past, I wrote a paper to explain this years ago. It's called Interatomic Fusion. The Interatomic Fusion paper I wrote was not about the energy, but was about the time to come when man will take the physical condition of his body embedded within the circle and the strength of his soul, that nothing, no coronas can ever touch. I wrote the paper years ago for the time when the man is ready to understand. And now you understand the essence of the paper. That time, mankind could not understand, but now you understand why. Extending the strength of the proton, then it brings in the electron within its boundary through the energy transfer and protects it as an independent entity. Interatomic fusion is, in a way, expansion of the soul of the man to interact with his atom, with its own confirmation of creation, the physicality of the man, to bring him within control. In other words, we call it a mother hug. When a child runs and is scared, the mother opens her arms and protects the child, hugs him and holds him. And in a way, the mother, the soul of the man, has to be able to do that with a child, which is confirmation of his existence and physicality, which is the body of the man. The postmortem of Corona brings in a new knowledge. I set this out on a very slow steps, some 3-4 weeks ago. Initially, I brought it in as one cup, one life. And I showed you, this is the soul of the man. Then we brought you the second one, cup of life, which is to do with the physicality of man.
Because this is only way I could bring you the knowledge. And in a very, very clever, easy way, I introduce you the third cup, what we call the cup of man, which brought in the embodiment of the two, as you thought. But in fact, it brought in the first and the direct evolution in the knowledge of the science of man, for the evolution of the soul of the man. Many of you, you need the test run to run your car, to see how it runs, to see if it works good and if it can respond. And I gave you the cup of man, because it brought to you, according to your intelligence, something which referred to your physicality and your pride, man. So, the teaching has become very simple. If you came across and you became part of it, we teach you how to reach your soul. And in the process, protect your physicality. In a way, they can leash, or you can come across any energy packs. If it is within the soul of the man's strength, the physicality will survive. But remember, he said, I made man in the image of myself, which is the image within the center of the soul of the man. And when the soul acts, is an image in the strength of the image of the Creator. The process now comes, how you, as the last man standing, can reach and trigger this. I gave you a test run, as we call it, a sandbag to run, to test. Last week, in a very simple way, I explained, and in the Iranian teaching last Monday, and the Universal Council teaching on Tuesday, I set the scene for this to come. In this process, we showed you how to connect the physicalities and how to connect the souls. In so many ways, as I said, partially this, now you have to understand.
And in so many ways, we have connected the soul of the physicality to the soul of the man. In so many ways, the cup of man is a reference point. That if you can, in a full understanding, connect to its totality or to its individuality, you will find a common strength, which in total will give you what you need. In this process, now, the physical body of the man is weak and is vulnerable to forces which in totality vulnerable to very what you call abuse. What do? You bring the physicality in the realm of the soul. And you use the cup of man as a reference point for the confirmation of physical life when you want to return back to it. The gravitational magnetic field of the cup of life is your reference point for your physicality and soul. That once you trust your soul to take dimensions of the existence to overcome what we call the condition of corona, for example, you move out. And then, by changing the strength of the fields, understanding of the totality, you move back in and you take a new physical dimension in respect to the reference point you left behind. It takes less than a second to overcome the corona. And in fact, it takes less than a second to overcome any viruses you might have picked up in space. It's a washing machine. It's putting you through a laser cleanup of your own soul. In so many ways, you do the same for yourself when you enter a new dimension in the universe, that your soul, your physicality does not become a poison to other races. It's your responsibility to protect them, and it's not their responsibility to be afraid of you. At the same time, if you pick up from them, it's your responsibility to clean your physicality in the condition of the contact from not bringing the corona back to Earth or to your speech.
You can put, as we did with the Chinese, as you've seen, the sprays and wash you with ganses. But man has to learn that he is responsible to use the strength of his soul to cleanse his physicality from criminal activities to viruses. The day of judgment is with the soul of the man from now on. Every step to protect yourself and to judge what I do does not harm to my physicality and to those who I'm responsible to for their physical and the soul life. How do you do it? Go back to your cup of life, man. And stand in front of it. And in so many ways, you cannot put the cup of man this way, and you stand in front of it this way. Or you lie down and put a cup of man this way. A man has to be a man to stand the day of judgment in front of himself. I explained in the teachings in past days, you set a cup of man in the structure of the man. The soul of the man and the soul of the physicality of the man. And you stand the man with his soul and a weak physical condition and allow the transformation. As I was explaining to my son, there's a different way what you get when you whip the white of an egg with the egg or with a yolk or without the yolk, and how you mix it with a fork or with the electric mixer. This is what you have to learn. Stand in front of the cup of man as a man, not as a dead man. Or try to understand what this means. In so many ways, I gave you the secret to overcome Corona 3 weeks ago. And all I heard was, produces very, very little ganses at the bottom, and have you seen the circles around the bottom? Have you seen why it's not producing so much? Because in reality, if you look at the ratio of the gans at the bottom of your water, you'll see an amazing thing which you never understood. For you as a human, the amount of the gans at the bottom is the amount of physical existence in your physical and the soul body. This is the replication of you, but you have no understanding of. When you look at the shape and the pattern of the ganses at the bottom, you see the soul structure and the pride and the stupidity of the man in respect to himself.
how you are self-centered, how you are a giver. And when I look at the cup of man a man makes, I know the man. You all complaining, my cup of life doesn't make much. Then you look at the structure of your own body, how much of your own physical structure carries any material to confirm its existence. It's nothing but water, but liquid, but nothingness. Then, in that process, understand in the totality of the existence, what you deal in the cup of life as physical dimension and the soul of the man. I am the creator of my own soul. You made the cup of man. And it's in tune and balance with you. Your behavior, your misconduct, and your own existence. You look in the gas production and look into the behavior of the soul of the man. In so many ways, if you know about the magicians who read the coffee cups and tell you your fortune by looking at the structure of the ganses at the bottom of your cup of man, I tell you about the man. I come from a deep space. My knowledge is beyond your understanding. I come from the Creator, and I have created bodies on the table in front of you in your own physical life. Now, look at your cups and see if in reality, does the physicality wants to have the corona to get rid of the physical life, or is the soul so generous that is prepared to give, to bring what you call interatomic fusion. As I said before, you cannot run a fast boat vertically on the surface of the water. It needs to be on its own dimension. And you all set the cup of life in a vertical death position of the man, where the separation of the soul and physicality has already taken place. Somebody is open the microphone. Can you hear me? Hello? Rick. Can you hear me? Yes, I hear you, Mr. Keshe, and I hear some background noise, but I don't see any microphones open. It seems to be like it's coming from your circuit there somewhere. It's something with Ursula. Oh. Pardon? Ursula. Okay. No problem. Thank you very much. Just silence it. So, you come to understand exactly where we sit and why and how we have introduced the cup of life.
and a cup of man and the two cups of lives. Now set your cups in the structure of your physicality. And or set your cup of life in the structure of your death. You decide which side. Many of the knowledge seekers have started seeing the separation, seeing and understanding the separation of the soul of the man by seeing their own body lying where they can see the life in a different way, watching down and looking down. And one stupid guy in Isfahan said to the other knowledge seekers who reached the point of maturity as a family, your third eye has opened and the aliens come to get you. Don't forget, this guy is part of the same group as works with the Israelis. So, it comes to one understanding. Many of you will go to the next phase of the understanding where you're aware of leaving your physical body, but in a very generous and kind way. In a way, for the first time, you see what happens to you in the realm of physicality when you go to sleep. Now that you have elevated the soul of the man and you have elevated the soul of the physicality through the use of the Ganses, gradually the strength of this allows you to reach the strength that you will see your own soul. You see, in a way, your own physicality. A number of knowledge seekers have reached this point in past few weeks. Witnessing their own physical life. This is exactly what happens to you when you die. But now you have the control of it. Now you're learning that I can be out of it, I can fix it, get rid of Corona, and go back into it. Because my energy, my power is more in the dimension of the soul. Those of you who go to the steps of the flight, very few of you will reach to the flight to the Creator. In that process, you bear a child of the Creator with you to start a new cycle. And in the process of those of you who see your physical life, you will take the next step. That you learn how to travel the depth of the universe, and at the same time, when a need is, to come in and live within the soul of the physicality to protect the soul, or to stay out to protect the physicality that no one can touch it. In a way, for the first time as a human race, you can carry the body of the physicality within the structure of the soul of the man, that you never see the end, or what you call the death of the man.
in so many ways, there's never been a death. And in so many ways, there is always an end of a visit to a position and to move on. The first time this was explained to man was some 2000 years ago on the crucifixion of the Christ. But the man did not understand that Sunday was his day of his crucifixion. He was put in the physical pain, you call it the corona. He learned in that process to go to his soul and come off the cross and walk as another man, you call resurrection. Today, I teach you the resurrection. Today, you have been taught about resurrection. It was hidden in the books that the man cannot understand, but now the knowledge of the man after 2000 years is so much that he can understand about the resurrection of the soul of the man to the dimension of physicality. In reality, as I said before, you took the matter into a nano, into a GANS, and then you took that GANS in the composition of its structure and you made the physicality of the any matter which you wanted. There is no difference between this and the resurrection. We took the body of the man. We put it through its own structure of the pain and energy dimensions. We call it a corona, or we allowed it through the pain to mature, to understand the separation of the soul and conversion to any matter state as it needs according to the space and time. The man called the Christ walked out of the cross and became a normal man and traveled through the land to south of France and to Spain. And they lived a normal life as a man. So, for the first time, man in this condition of corona has been put through the pain of feeling it, the same as the Christ did, and he took to his soul. And then he manifests himself as a man who was recognized in the same dimension of physicality by Mary, and it took to the boats and land across the seas to live a normal life. Soon, the daughter of Christ's blood will be known to mankind. As he left the same, the bloodline goes through the female. Now you understand. The understanding of the corona was to bring mankind to such a process of pain that he understands the power of his soul and understand the position of the transition to the matter state. Last Thursday was the birth of Mahatma. And last Sunday was crucifixion of Christ. The day of resurrection, within 3 days. Understand the knowledge, not the magic. Apply the knowledge and don't become a magician. If you understood in a cup of man, I gave you the cross.
If you understood. Not to crucify the man, but show the position of the strength of the man in respect to the operation of his soul and the point of departure. Where do you want to place it? And how do you want to position it? Do you want to take it to the point of pain for the transformation? Or do you want to go through the point of understanding and elevation? Achieve the same. The choice is mankind. And what we see today, mankind has chosen the cross in respect to Corona. And interesting enough, the Christ was given a crown of thorn. And Corona means a crown. If you mature to understand this, and the way I've explained it, you mature to apply it, only those who have committed crime and genocide will be left in the dimension of physicality, and they have to answer to your own crime. And I know one person will sure will be there. And the partner in crime. I always call this Helen. One day I explain to you why. She's actually hell. Created life soul. Now I understand why I gave you the cup of life. Understand why I gave you the cup of man. And understand what the interaction of the two is. Understand when you need to keep the two cups separate and what is the time and the need to bring two cups to create the soul of the man. Many of you will ask, can I make another cup for another person? Your limitation is creation of the two cups. The connection is the decision of their soul. And if you make a cup of man for another soul, you are responsible for it to the time of its creation and created life in the span of the universe. I brought with me a twin soul when I came, and I declared it to Caroline at a very early stage. And that twin soul has been embedded in two, and they will shine like stars in the cycle of humanity to come. But you have to decide where you place the two. Because you are responsible for it and you have to answer to it for the time to come. If you think
I make a cup of life and then a cup of man for my father who's sick. Has he given you the consent to do so? Can I make many cups for many people? Have you had the consent to interact with their souls? The only ones you are responsible for and due to and through the mother can do is your own children to the age of their own maturity of their souls. Has no age limit, no physical dimension. Now, understand. And see how many of you are ready to take the journey of what I call interatomic fusion. To fuse your soul of physicality in the trust of the soul of your own entity. And don't forget, always never forget, this is what man have not understood, that the two souls interact all the time. And in that process, there is a sort of totality. And somewhere in between the physical body of the man, in the neck, in the structure of the heart, is the position of this field strength. If you feel the love in the heart of the man, what we call the Sora, is still understand the measure of physicality. If you feel the love of the Creator or your own soul, you will feel in the center of the soul. If you understand that the interfusion, the totality of the conversion and the balanced field of the creation, you will feel it in this. Then you will understand the cup of man by his nature has created such a point. And then you understand what would you like to interact and change and cover. Then it comes to one very important point. Do I need to drink, or to breathe, or to worry about Corona? If you understand this, you should not be worried about any, even feeding yourself, even warming the dimension of physicality, even manifesting yourself on any position, anywhere in the universe. If you understand it, it's like a very simple equation which they have been teaching you in the school. For those of you who are mathematicians to understand the interatomic and conversion of the soul and a point of reference. Where A is the soul of the man.
be is the soul of the physicality of the C is the soul of your cup. D is the soul of your physical cup. Now you understand. Anyone suffers, you need to find a balance in the others to bring balance to the side. At the moment, the soul of the physicality of the man is suffering through its physical dimension. What do you need to create on this side that you can support this side? Or what do you need to add on this side that you can keep this side of the equation balanced? When these loses, this need to get more, and for this to get more, it needs to receive more equal balance on both sides. Or they give for you to keep balance. If you understand what I've taught today, you have understood the secrets of life anywhere in the universe, in any dimension. Then no one can raise the dead, and no one can walk away from the cross. What's in front of you is a knowledge of life for man from now on in this place. What you will learn from today's teaching is no one, no magician, no dictator, no Billy can stop you anywhere in the universe to decide the position and the condition of your soul. In so many ways, the pain of the suffering of the Christ on the cross has been felt by the total humanity in losing of so many in past few weeks. The pain of loss is not by one, but to be felt by the whole of humanity. And you have responded. And in a way, you have reached a point that the total human soul was to walk out of that cross and resurrect without any pain, without any corona. And this is the opportunity we give you. You have the chance to stay on the cross and go to the total demise, or collectively as a knowledge seekers, walk the man off the cross and resurrect. Then no one anywhere in the universe can dictate like Billy or kill you like Krona. The word Krona was chosen by so many ways to crown the death of the man, the end, the same thorn crown on the head of Christ. But this time landed on the empty land with no head, and the only victims of it are those who planned out to put the man on the cross. Now, you decide
and you understand. I gave you the solution into every problem of the man. From hunger to food to protecting the physical life and to every other dimensions from travel in the depth of the universe and everything else on one screenshot. But what is your intelligence? And how much of it do you understand? Or do you need to have a PhD to be high enough to be deluded in the knowledge of non-existence? Understand what is on the table, understand what is your screen. And if you understood, you can meet with the Creator in 1 second. But none of you will reach that level. Very few, and is gifted to two. Even them, they have to decide if they have matured enough to take the responsibility. Then you understand the ethos of the Keshe Foundation. We are here to serve and not to be served. You serve from your soul to your physicality and do not expect to be served back, because it is not there on the intention of the man, it's there by the will of the two souls. In so many ways, the past 3 weeks has brought the maturity of millions of years to humanity. And in so many ways, what we gave you as a cup of man is a gift to humanity to mature. In a way, as we say, you've done a good job. Sit down and have a cup of tea. The tea is the cross and the cup is a cup of life. You decide you want to come off the tea or you want to stay with the cross. Then when you send a cup of life, one and two, you send some extra miles and you explain to them, you decide. It's very simple. Mankind does not need much more to understand the elevation of his soul. Mankind does not need much more to eradicate every illness from the physical body of time. Mankind does not need to understand the work of the universe if he understands the work of his own soul, as his soul is the universe. In totality, in 3 months, more or less in 3 months, we have brought the knowledge of the universe for man to understand. Because we prepared you for years through teachings, now the understanding is simple. All the ingredients for the cake was brought in and mixed the right way and everything else was done. It was just putting into the oven and putting the right temperature for it to rise and ready to enjoy the cake. And in so many ways, the temperature came and raised with Corona. Now the cake is ready. Now you understand why we are post-Corona. Post-Corona has brought mankind a gift. A gift to
Let the soul of the man to join the universal community and travel the spans of universe like them, or choose the path of the hard way and travel through the space. As I said once, mankind has been on the same roller coaster going around the sun as it locked his physicality in the dimension of the GANs to his existence on there. Now you can take that GANs, which is your soul, and travel across the universe, and you can literally come off this roller coaster of physical life on this planet. The roller coaster will never stop. It's you who has to decide when to get up it, and if you want to be on it on this planet. The game of running like a mouse round the same circle is over for mankind. It's you who has to decide when to come off this roller coaster from now on. And when you want to go back on it, because it had some pleasures when you were on it. The choice of the freedom is given to the soul of the man with these teachings, not to the physicality of the man. The physical man is tied up on the roller coaster. The soul of the man has the freedom of the roller coaster choice, or can walk in this garden of the pleasures of the universe until he decides, or she decides, or the soul decides which roller coaster he wants to get back onto. And as you know, some roller coasters need some covers and equipment, and it needs some measures to be able to enjoy the ride. And that man will learn in the span of the universe when he travels. In so many ways, if you understood the original teachings of the Keshe Foundation, as I explained recently, into and for the knowledge seekers, this is your soul. And you remember the magnet. You put some dusts of iron and you saw the iron light. To you, these were magnetic light. To your soul, these are connections to different strengths, to different souls and conditions. If you follow this, you most probably end up here. If you follow this, you most end up in Mars. Or if you go to this, you end up to the soul of your mother. Now you understand there is no difference between the magnetic field flow, what you see, but now you can connect it to an end. When the soul of the man has the strength of the line of the travel to Mars, man will be in Mars in seconds, not in 7 months. As you travel the same strength to your mother to dream, to talk and communicate. This is the new way of the transportation. If it can be put so simply on the line for you. And if you choose the dimension of the spaceship, you need to find out the strength of this and find out on which of these ends is connected to. With this you go to Mars, and with this you come back to Earth. Instantaneous communication, instantaneous transportation. We have given you the full knowledge. Now, next time when you play with a magnet and dust of iron, try to measure the strength of these fields. And then you find out they're very much different. And each one
It's connected to somewhere. And each one is coming back from the same place. You have a full knowledge to live on from now on. I'll be here for a short while to guide you. 21st of March 2021 is the end of contract for me. I'll walk off the cross. Till that time, I can elevate you. We come with you. This is the point of reference. This is what you have to understand. The choice is the mankind. You want to choose the painful passage you've taken billions of years and the current suffering of past 3 months, or choose the path of freedom of the soul of the man from the shackles of physicality. I don't need no Iranians and no Chinese and no Americans to prove who I am and what I do. My job is to elevate the soul of the man that does not live in the dimension of physicality if he chooses. And in so many ways, the job is done. There is one question left and one point to answer. What do we do with people like Bill and his wife and those who brought so much pain to man over centuries? Revenge and destruction should not be part of the work of the man. The decision has to be with the soul of them. What does this mean? Man cannot kill. Man cannot commit suicide. Man cannot end any cycle of life. As I said many times, if you kill, if you separate the soul of the man from the soul of physicality, you have committed the most heinous crime. Be it of your own or another. But you can elevate the soul of the man that he realizes the crime he has committed through his own soul of physicality and will not stand to allow this to happen and ends life. Separates the two. And this will take a position in the lowest level of existence as he accepted the position and the condition of the failures of his physicality. Souls know their own position according to the behavior of the physicality.
So let's say this to be Billy. And this to be the soul of you or the soul of mankind. The only responsibility you have, as we have taught you, is to elevate the soul. And you'll find out the decision and point of separation will be made by the soul. You raise the level to raise of your own understanding. And as physicality has been so abusive, taking will decide the separation. Choose the name from Rothschilds to Illuminatis to royal families to the world leaders and those whose thoughts are elite of the society. I've asked the knowledge seekers on Thursday to bring with them the pictures of the criminals of the world. And for you is to raise the soul. And in no time, there shall be no more pain from those who have created so much war and pain on man's best interests, through their bloodlines or through their own individual ego and ego. Dedicate one day, each day, to one of those. Start with Billy and his wife and the children. And then go for every Rothschild exists. And then go for the royal families on this planet. And then go for those who thought their wealth dictates that they can dictate the condition of the man. You will find the peace will return on this planet. And you'll find out by elevating the souls, collectively mankind will solve the problem of war on this planet. And then in that process, mankind through the cup of life given uses a common ground strength to create a new soul for man that will not ever commit no crime, not on earth, nor in space. I have given you the key to freedom of the soul of the man. From now on is your intelligence. And how rapid you want to go through the transformation, and you want to understand that you want to accept the transformation and the intellect that is shared not only by you, but you share by the others. The day of judgment comes by the elevation of the soul, and not by the execution of the physicality. Let them separate. Don't separate. Now you understand. How do I turn and how many turns am I going to lose a flat plate? You put the cup the other way. You understand every turn has a meaning and every point has a power.
But there's one thing, you cannot abuse it. Mankind will never be able to abuse this power. Because it's a point of balance, it's a point of equality. Then it comes my team. Here, please. I can reach it. Thank you. I received my cup from the one I love so much. I wonder if you can receive your cup, or you can give from your cup to the one you love so much. It's right at the moment that you mentioned the words balance of power. I thought that was appropriate. It is the balance of power. No man has more power than the other. If you understand that souls are equal and are from the same creator. It's very simple. And it cannot be made more simple than that. Then you'll understand how we played the game with Billy in past 2-3 weeks and how we made him ready to start his own physical demise. As I explained, and some of you were present, his crown and his joy and his power was to be on where he thought he had the power, and he started the power, and he played the game. In a live teaching within a couple of hours, when we exposed his soul to understand, he resigned from board of directors of his point of power. And from that point, his demise started. And from that point, we've seen one by one. In so many ways, do we need to take him to the courts, or do we allow his soul to pass sentence? But this is what you will learn in space. This is what you become good at. You don't judge, you give for the soul of the receiver to judge itself. You will soon understand, and you will soon will understand more now that you start gaining the knowledge of universe. You, through this process, will understand the universal language. The universal language is the transfer of the fields of the soul of the man, and when it received, has its own meaning and no need for translation. Humanity from this week on, from today, will enter a new phase. You will see elevation of many souls to see their own position in respect to the soul of their physicality, and their guidance and their support will come only through two souls we have appointed. And in time, these two souls themselves need to mature to understand their positions. We have appointed the channels of understanding to the Universal Council. Now we have put the roller coaster for this planet in the hand of the Earth Council members. And in that position, we have structured a universal organization
not for interaction of the man on this planet, but for understanding of totality with now you understand why we structured everything over the past 2-3 years in a very systematic way. We planned, we executed one nation, one race, one planet. Those of you who signed the peace treaty on behalf of your language some 2-3 years ago, you signed mankind to peace. And those of you who signed the paper to your own soul, you committed your soul to freedom of the universe. And now you understand. It's your choice to choose. Stay on this planet and enjoy the beauty of it. And in that process, understanding the work of the what we gave you as your human and physical in a cup of life to get rid of the sufferings of the physicality and enjoy a lasting life on this planet. Create as many things as you like and let it be enjoyed. The beauty of it will come very soon. And the process of the structure we have seen. Many nations out of nowhere in past few weeks have issued checks for their citizens to be able to live comfortable till the crisis is over. How many of these nations will and follow signing these checks for centuries to come? That no man needs to become a slave to no one. And in a way, the money has no value, but in this process, due and through Corona, it showed that now we go to work because we love to work. We love to be part of the society. And would it come soon that the level of income will be set by the governments at the level that everybody lives a comfortable life, and you as a correct people, what you earn, you say, I've earned that much of it, I don't need any. But if I need to live a comfortable life, I'll take from it. The man will not cheat, and man will work and enjoy the work. He lives to work. And opposite to what has been going on for past centuries, he works to live. With the government's change is the decision that you have to enlighten through your souls, through the leaders. This crisis has shown mankind we don't need to work. If you take the factor of Corona away, and look at the governments like Canadians and the Scandinavians and other countries who draw checks for their citizens, shouldn't that be the pattern of life and not dependent on the social security to live on meager life? We've seen with the Canadian government has done providing food and check and leaves for the time till we feel secure for the nation. Should that not be the purpose and the work of every nation? But you have to understand, now with this knowledge that you have, do you need to feed yourself? Did you become the burden of the planet? Do you need to consume energies and burn and destroy? And do you need to be abusive on the structure of the life of this planet?
Life is easy. Anywhere in the universe. No one ever anywhere in the universe goes to work except on this teen and doomed planet of Earth. Nowhere in the universe anyone ever works to live. Nowhere in the universe ever anyone killed to survive. What happened on this planet, we don't understand. And now we have put it the right way, the correct way. And it's for the human race to walk out of this by their own will. And in that process, as they understand the strength of the independence of the soul, they become members of the universal community. You were waiting for the spaceships to come and take you and go open. You already are in the spaceship of the physicality of the man on the physical spaceship of the Earth. You have to choose when you want to walk out of it, and as they say, when you want to abandon ship. This ship is sinking, and this ship will sink further in the coming time. The point of maturity of the soul of the man will come through his citizens of the souls, not the citizens of his physicality. Any questions? Thank you so much, Mr. Keshe. Very, very good words. And it's absolutely true about Canada now. They've been basically issuing checks to, well, they're trying to cover virtually everybody at this point. And it's an amazing transformation that seems to be going on. People are baffled, and people are even complaining that they've worked so hard, and now that they don't understand what they're working for anymore, sometimes in some cases. But it's an amazing transformation, and it's just the way you were putting it there, it's perfect. In a way, you're receiving a pack of food with it too. Many Canadians have received the first essential food packs, plus the check. That could be yes, and... Okej, dobra, Jarek, może ma jakieś problemy techniczne, albo na przykład od tego komputera, to zastopujemy w ten sposób, że mamy tablicę. Jeśli ktoś ma ochotę odnieść się do którejkolwiek części tego warsztatu, albo poruszyć jakiekolwiek zagadnienie lub zadać pytanie w kontekście technologii Fundacji Keshe, to Okej, jeśli nie ma chętnych, to tradycyjnie postaram się przybliżyć tutaj gdzieś w takim dużym telegraficznym skrócie, zebrać te wątki, które były tutaj poruszone na tej pierwszej części warsztatu 324, czyli tego, który leciał w zeszłym tygodniu. Jeśli ktoś, komuś nasunie się jakiś pomysł, jakaś myśl, żeby dodać do danego wątku, który w danej chwili omawiam czy streszczam, to proszę o pisanie od razu komentarza albo otwieranie mikrofonu i po prostu włączania się do dyskusji
nie ma problemu, możemy sobie przerwać, zatrzymać się na chwilę i rozwinąć gdzieś jakiś wątek. Może gdzieś tam wymienianie tych tematów może w ten sposób też przystymulować dyskusję, więc może zacznę od początku tutaj, doktor Kesze, tak jak zaczynał, tak też kończył, czyli w zasadzie mówił o Billu Gatesie. Myślę, że pojawia się też wiele artykułów w prasie gdzieś międzynarodowej mówiących o tym, tak samo jak jest, można powiedzieć, gdzieś tam to, jak to nazwać, naprężenie na linii Trump-Gates, tam też doszło do ciekawych rzeczy na arenie politycznej, więc widać, że nie wszyscy są za tym, żeby właśnie te szczepionki wdrażać i wymuszać to w pewien sposób na społeczeństwie. Oczywiście tam są różne poboczne plany i wątki, dużo się mówi w kontekście technologii 5G, mieliśmy do tego odniesienie w zeszłym warsztacie, dużo się mówi o tych szczepionkach, o czipowaniu, o różnego rodzaju innych zabiegach. Widzimy, że to sianie strachu jest na rękę wielu grupom, którzy w ten sposób mogą gdzieś tam zrealizować swoje cele, które sobie postawili, ale może gdzieś nie zagłębiając się w temat, bo myślę, że tutaj wątków jest naprawdę wiele grup, które korzystają na tej sytuacji, która obecnie panuje, jest wiele. Widzimy, myślę, to w naszym własnym kraju, w naszym własnym rządzie, chociażby w kontekście wyborów czy innych wątków, że każdy gdzieś tam próbuje czerpać korzyści z sytuacji, która panuje. Oczywiście najbardziej zachłani wyskakują przed szereg po to, żeby coś tam dla siebie złapać, ale to nie jest tutaj tematyką. Wracając do warsztatu, doktor Kesze mówi o tym, przechodzi w zasadzie tutaj od tego, co mieliśmy, o czym mówiliśmy, fizyczności, bardziej już wymiar ten kosmosu. Mówi, że wirusy mamy tak samo tutaj na Ziemi, jak w kosmosie, i wręcz wskazał na to, że te wirusy zostały sprowadzone chociażby przez pierwsze statki kosmiczne, na przykład misję Apollo. Myślę, że też tutaj odnosił się do zapoczątkowania tego transferu, ale w pewnym sensie każda podróż kosmiczna, skoro nie dezynfekujemy w żaden sposób, można powiedzieć też energetycznie czy plazmatycznie, form energii, które są w stanie wrócić na Ziemię tutaj na danym statku kosmicznym, to właśnie ten transfer może mieć miejsce. I tutaj zresztą doktor Kesze mówi, że kluczem jest tutaj nauczenie się transferu energii. I w zasadzie to jest to, ten klucz to jest w zasadzie myśl przewodnia tego, o czym mówi tutaj doktor Kesze w całej reszcie tego warsztatu. Najpierw zaprezentował nam warunek, oczywiście standardowo możemy sobie to narysować, że mamy człowieczka, mamy duszę w środku głowy, mamy tutaj duszę człowieka i to jest ten warunek, w którym widzimy naszą fizyczność w tym cyklu na Ziemi, w tej fizyczności, w której obecnie każdy z nas się znajduje, a oczywiście w plazmie cały czas mówimy o tworzeniu tego warunku, wiadomo, poprzez służenie, elewację, czyli podnoszenie naszej duszy przez, powiedzieć, miłość bezwarunkową, służenie, te wszystkie tutaj rzeczy, o których zawsze rozmawiamy w kontekście etosu, po to, żeby właśnie ta dusza gdzieś rozszerzyła się, wyszła poza swoje ramy, objęła fizyczność. Wtedy, jak doktor Kesze tutaj mówi, życie fizyczne nie ma końca. Nawiązując, też w tym miejscu nawiązał doktor Kesze do tego, co widzieliśmy, do tego stylu, można powiedzieć, nauczeń, które widzieliśmy w trakcie blueprintu pokojowego jakieś 2-3 lata temu. Zresztą tutaj nie bez powodu doktor Kesze też nawiązał do tego później, mówił o podpisaniu tych traktatów pokojowych, jak miało to miejsce 2,5 roku temu, jakoś tak, pod koniec lata. I tutaj doktor Kesze odniósł się do tej analogii właśnie protonu i elektronu, mówi, że chodzi tutaj o rozszerzenie siły pól protonu po to, że w pewien sposób ochrania ten elektron w swojej powłoce i to jest coś, co nazwał tutaj tym przytuleniem matki. Po czym pierwsze tłumaczy nam, że tutaj dość stopniowo, etapowo wprowadzał te wszystkie cegiełki zrozumienia, które są nam potrzebne do tego, żeby usiąść dzisiaj i móc pójść z tematem, można powiedzieć, dalej w zrozumieniu tych fizycznych elementów, które już sobie przetestowaliśmy, spróbowaliśmy, dotknęliśmy, wykonaliśmy, zalaliśmy. Mówimy tutaj o kubku człowieka, czyli tym kubku numer 1, potem był kubek numer 2, czyli tam, gdzie mieliśmy właśnie tą przede wszystkim produkcję miedzi, dwie płytki miedziane wokół nanomiedzi.
i kubek trzeci, który jest połączeniem kubka pierwszego i kubka drugiego, tego kubka z cynkiem i tego kubka z miedzią. I w tym procesie potrzebowaliśmy wszystkich tych etapów po to, żeby też, dlatego też, że potrzebujemy fizyczności nawet tego trzeciego kubka. Dlaczego jej potrzebujemy, to mieliśmy też równanie, które później nam doktor pierwszy przedstawił, tylko sobie jeszcze wrócimy. Dusza na podobieństwo Boga i to jest właśnie wtedy, kiedy ten warunek duszy obserwujemy na zewnątrz, a nie w środku, czyli dusza w ten sposób przytulająca, tak jak mówiliśmy, przytulająca tą fizyczność ochraniającą. Po czym doktor Keshe rysował tutaj nasz kubek i myślę, że ciekawa rzecz, zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej tego nie słyszeli albo zastanawiali się od jakiegoś czasu, jak wygląda na przykład ustawienie tych kubków. Tutaj doktor Keshe rysował jeden kubek na drugim, więc mamy tutaj nasz kubek numer jeden, ja go narysuję może na niebiesko. Później mamy kubek numer dwa, sobie narysujemy na czerwono. Ups, trochę poprawia kształty, ale może nawet lepiej. I z drugiej strony mamy tego naszego... mamy tutaj człowieczka, w którym też lokalizujemy właśnie duszę człowieka i duszę fizyczności. Więc teraz w kubku oczywiście cały czas mieliśmy te techniczne aspekty wykonania. Tutaj mamy te dwa kubki, może jeszcze sobie piszę tutaj, że to jest ten kubek człowieka. Na moment. To jest ten kubek numer jeden. To jest ten kubek numer jeden, to jest ten kubek numer dwa. I oczywiście mieliśmy kwestię połączenia tego tutaj. Doktor Keshe też nam w ten sposób symbolicznie rysował te połączenia. Ja może tutaj nie będę replikował. Podobnie narysuję te wszystkie linie. W każdym razie doktor Keshe mówi tutaj o tym, że połączyliśmy w tych kubkach, połączyliśmy duszę fizyczności i duszę człowieka razem. Mieliśmy te połączenia, żeby właśnie te elementy nie na nowo łączyć razem z pierwszego kubka, łączyć je razem, potem łączyć z tymi z drugiego i tak samo te elementy nano były ze sobą połączone i później te dwa wcześniej połączone elementy łączyliśmy razem ze sobą. Tutaj też nawet śledząc te połączenia, które reprezentują nam druty, widzimy właśnie ten transfer pool o tym, co doktor Keshe mówił na początku, że jest kluczem do zrozumienia. I to, co obserwujemy w kubkach, oczywiście te kubki postawione jeden na drugim, tutaj widzimy tą konfigurację, gdzie doktor Keshe mówi, no i przecież my też w takiej formie właśnie występujemy. Głowę mamy u góry, fizyczność naszą poniżej pozycji pionowej. Jeśli jesteśmy w pozycji poziomej, to jest to czas spoczynku albo jest to czas na przykład śmierci, separacji, kiedy dusza separowuje się od fizyczności. W pewien sposób rozumiejąc to, że u nas jest dokładnie tak samo, możemy sobie tutaj narysować ten transfer pool, to ten kubek stanowi dla nas taki punkt odniesienia nie tylko w zrozumieniu, ale też do totalności, czy nasz samych, czy indywidualności jakichkolwiek tutaj z tych składowych, o których mówimy, czyli czy to jest dusza, czy to jest właśnie ten aspekt duszy fizyczności. To jeszcze do tego wrócimy na przykładzie tego równania, które doktor też nam pokazał. Ale kolejna ciekawa rzecz, może tu użyję kolejnego koloru, oczywiście mówiąc o transferze pól, to co sobie narysowaliśmy na czarno, możemy sobie to narysować też. O, tak się nie uda, nie wiem czemu na telefonie Zoom tak poprawia te wszystkie linie. W każdym razie chodziło tutaj no to teraz się na kursorki jeszcze raz to wszystko gdzieś tam odrysujemy. Może spróbuję zrobić to kółeczkami. Więc mamy tą interakcję jednej duszy z drugą. Mamy ten punkt przecięcia, czyli to, co tutaj doktor Keshe nazywa właśnie duszą totalności. To samo mamy po drugiej stronie, czyli nie tylko w kubku, ale rozumiemy to dobrze, że to samo dzieje się właśnie z nami na poziomie człowieka. Ten tutaj punkt przecięcia jest, reprezentuje dokładnie to samo. A to, co tutaj jeszcze dostajemy, to to, w jaki sposób możemy działać, pracować z tym kubkiem. Doktor Keshe
od samego początku nie mówił tutaj w żadnym momencie o zbieraniu gansów czy robieniu czegokolwiek. Mówi tylko o tym, żeby zalać, ustawić te kubki, żeby one pracowały, żeby one chodziły. I teraz widzimy właśnie, jaka jest konfiguracja tych kubków. Jeden na drugim, myślę, że też pewnego rodzaju inżynieryjne wyzwanie i tak samo inżynieryjnym wyzwaniem widzimy jest ciało człowieka, które jako jeden z niewielu ssaków potrafi chodzić na dwóch nogach. Więc tutaj bawimy się, można powiedzieć, kreatora i tak jak to też nas strzegał, mówi, jesteście odpowiedzialni za każdą kreację, którą tworzycie. To jest też wątek, do którego jeszcze wrócimy, więc tutaj widzimy, że mamy to oddziaływanie na poziomie, na każdym z możliwych poziomów, to co mówiliśmy wcześniej, że czy to do indywidualności tych kubków się odnosimy, jeśli chodzi o ten punkt referencji, czy to do totalności całości tutaj, bo mamy tych dwóch kubków. I zoom nie daje mi tutaj za wiele kolorów, ale postaram się znowu na czarno. Mamy tutaj też tą interakcję właśnie na poziomie jednej duszy tej w kubku, duszy człowieka, którą mamy tutaj na tym człowieczku w głowie. Tak samo dzieje się to na tym poziomie, więc jeśli odniesiemy sobie to do tego, gdy dr Keshi mówił o na przykład jakichś lekarstwach czy suplementach, cokolwiek na nasze potrzeby fizyczne, że wkładamy to w torebkę, zanurzamy w kubku numer 2 i to jest właśnie ta interakcja, gdzie to, co jest w tym kubku, jest w interakcji z tym kubkiem poprzez to połączenie, które narysowałem przed chwilą między właśnie duszą fizyczności, czyli tym kubkiem numer 2, duszą fizyczności człowieka. W związku z tym, że rozumiemy tutaj, że mamy ten transfer pól między jednym a drugim elementem, to ciągłe połączenie, więc zmieniając jedną stronę równania, można powiedzieć, stymulując czy w jakikolwiek wpływając, wprowadzając cokolwiek do środowiska kubka, to będzie miało połączenie i oddziaływanie oczywiście na korespondujący element u nas też w naszym ciele. Na przykład tutaj mówimy o fizyczności i o aplikowaniu różnego rodzaju na przykład medykamentów, które potrzebujemy. Na przykład, tak samo jest z tym pierwszym kubkiem, czyli właśnie z duszą człowieka, gdzie doktor też mówił, że lekarstwa na przykład, które są potrzebne bardziej na problemy natury emocjonalnej czy psychicznej w tym kierunku. Pamiętamy, jak mówił, żeby włożyć właśnie do kubka numer 1. Na przypadku nowotworów i jeszcze innych schorzeń mówił o tym, żeby zrozumieć, czemu wkładamy to do obu kubków naraz. Myślę, że widzimy tutaj to bezpośrednie połączenie i widzimy to, że kładąc coś po lewej stronie tego, co tutaj mamy narysowane na ekranie, bezpośrednio oddziałujemy, jeśli mamy to połączenie, jeśli właśnie pracujemy z tym kubkiem w ten sposób. A jak tutaj doktor Keshi mówi, żeby pracować z tym kubkiem, mówi o tym, zanim jeszcze do tego przejdziemy, mówi tutaj o tym, że w pewnym sensie idziemy z fizyczności do duszy i potem wracamy już z fizycznością, która jest ustawiona w troszkę inny sposób, jest już, można powiedzieć, wyczyszczona, jeśli mówimy tutaj w kontekście jakichś problemów czy zbalansowania tego, co czyni nam na przykład koronawirus czy inne wirusy. Jeśli już chodzi o pracę z tym kubkiem, to tylko jeszcze tutaj mówi, no dobra, to jak pracować z tym kubkiem? Stańcie przed kubkiem numer 3, czyli tym kubkiem z kombinacji pierwszego i drugiego. I pozwól na transformację. W zasadzie dość łatwo doktor Keshi tutaj mówi, nie wyjaśnia zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że każdy z nas to pozostawia duże pole do manewru o tym, na to, jak możemy z tym kubkiem pracować, tak jak każdy z nas jest indywidualny, jeśli chodzi o swoją własną charakterystykę, czy to swoje osobowości, czy cech fizycznych swojego organizmu. Tak samo tutaj doktor Keshi też mówił o tym, że gdzie to ustawić, te ciągłe pytania odnośnie wykonania tych kubków czy kubka fizyczności, na co doktor Keshi od jakiegoś czasu odpowiada, że nasza dusza sama wybierze, ile ma być tych zgięć cewki, że każdy punkt w zgięciu tej cewki reprezentuje inną siłę i w ten sposób my to robimy intuicyjnie, nasza dusza wybiera to, jak te punkty będą wyglądały, czyli jest to też, tu widzimy w pewnym sensie, możemy to odnieść do na przykład do stolarza, który rzeźbi coś w drewnie, więc ta dusza będąc stolarzem w pewnym sensie rzeźbi w tych kubkach kształt tego, jaką sama jest. Jeśli chodzi o małą ilość gansu, to tutaj doktor Keshi mówi, że
no ten kubek jest naszą repliką, więc jeśli spojrzymy chociażby w strukturę naszej fizyczności, widzimy, że znajduje się tam głównie woda i pustka, jak tutaj sam dr Keszele to określił. Pustka nawet odnosząc się do tego z punktu widzenia fizyki cząstek elementarnych, czy chociażby tutaj tej skali protonu elektronu, jeśli mówimy o rozmiarach na przykład protonu w stosunku do elektronu, tutaj jest olbrzymia różnica i też przestrzenie między tymi elementami są wielokrotnością, można powiedzieć, średnicy tych elementów, więc tutaj widzimy, że w zasadzie w materii jest dużo też pustki tego, czego nie nazywamy materią, ale jakoś gdzieś z zewnątrz widzimy, że ta pustka jest w pewien sposób wypełniona, sprawia dla nas wrażenie pełnej, więc tutaj tylko jeszcze zwraca uwagę na to, że składamy się głównie z wody i z pustki, a gansu w porównaniu do reszty jest dość niewiele. To jest to, co obserwujemy w tych kubkach, czyli niewielka produkcja tego gansu. I jeśli my zrobiliśmy ten kubek, dr Keszele mówi, to jest twój kubek, on należy do ciebie. Mówił też o odpowiedzialności, jaką tutaj ponosimy za każdą kreację, którą tworzymy, jeśli chodzi o przygotowywanie tego kubka dla innych, czy tych kubków dla innych. Możemy to robić dla swoich dzieci w momencie, kiedy dojrzewają, kiedy ich dusza osiąga ten punkt dojrzałości. Do tego momentu możemy to robić za nich, potem jest to w zasadzie ich decyzja. Tak samo jeśli chodzi o pomaganie komuś, no to możemy wysłać elementy, które są potrzebne do złożenia tego kubka, ale dopiero mówi to dusza tej osoby, sama wybierze, w jaki sposób połączy te wszystkie elementy razem dokładnie. Więc tutaj ten wybór rzeźbienia, można powiedzieć, tej kreacji zostawiamy tej osobie, do której ten kubek będzie należał, bo to też mówi w dość prosty sposób. To też jest tłumaczenie, które widzimy wszędzie indziej dookoła, że w ten sposób nie możemy ingerować w drugą osobę, więc nie pomagamy komuś, jeśli na przykład ta osoba nie poprosi o pomoc. Jeśli ta osoba nie wyrazi zgody na przykład na zrobienie takiego kubka, no to kto nam daje prawo, żeby coś takiego wykonać? Tutaj te tematy, można powiedzieć, takie troszkę nie, z jednej strony moralne, a z drugiej strony właśnie ta zgoda, balans dusz, gdzie wszystko musi grać, nic nie można wymuszać, tak jak w taśmie często mówimy, nie wymuszamy, tylko przyjmujemy pozycję, tak jak te magnesy, do których często się odwołujemy. I co tu jeszcze mieliśmy? O, bardzo, bardzo fajnie było. Ciekawe perspektywy, które też tutaj nam kreśli. Myślę, że to są też elementy, które każdy z nas gdzieś tam w swój własny, indywidualny sposób dotknął i dr Keszele mówi, że ten kubek człowieka pozwoli nam zacząć doświadczać obserwacji samego siebie, czy to właśnie na poziomie duszy, czy to na poziomie właśnie obserwowania swojego życia fizycznego. Tak samo, podobnie jak dzieje się to w momencie śmierci, ale w tym procesie, przez który teraz przechodzimy, w tym świadomym procesie, tutaj dr Keszele odnosi się właśnie do zrozumienia tego kubka życia, procesu jego kreacji i później tego, jak rozumieć właśnie transfer puls w tym kubku, transfer energii, ale tutaj mówi, że my mamy kontrolę poziomu duszy, a nie jak to ma miejsce w momencie śmierci, kiedy w pewnym sensie jesteśmy troszkę pasażerem tego, co się dzieje, bo nie mamy na to aż tak dużego wpływu, a tutaj też mówi cały czas o tej świadomości i kontrolowaniu tych wszystkich aspektów, tego zejścia czy wejścia na karuzele, jak to nazywa w odniesieniu na przykład do planety Ziemi, czy jakiejkolwiek innej wykreowanej fizyczności, gdzie nasza dusza rozpoczyna jakiś cykl kreacji, w którym rozpakowuje się do fizyczności odpowiedniej dla tego środowiska, w którym się znajduje. Więc dr Keszele mówi, że jest to pierwszy raz, kiedy możemy brać ze sobą fizyczność i nie zobaczymy śmierci tej fizyczności, ale z drugiej strony mówię o tym, że tej śmierci nigdy nie było, a w zasadzie każdy cykl, wszystko co się rozwija, zawsze się zawija, więc każdy cykl ma też swój koniec. I mieliśmy z powrotem wrócenie, można powiedzieć, do takich biblijnych porównań, ta data tego wszystkiego, kiedy to się dzieje, też data poprzedniego nauczania 9 kwietnia, gdzie różne wierzenia celebrują różne swoje tradycje i zrozumienie swoich religii, a tutaj widzimy czas wielkanocny jest tym momentem właśnie zmartwychwstania, tego, co
w religii chrześcijańskiej nazywa się zmartwychwstaniem i tu mamy te aspekty Jezusa, jego fizyczności cierpiącego. Chociażby symboliką tego cierpienia jest ta uwita ścierni korona, która ciążyła na jego głowie i krzyż, do którego został przymocowany, a potem, jak wszyscy wiemy z opowieści biblijnych, nastąpiło zmartwychwstanie. I tutaj dr Keshe porównuje w zasadzie ten proces, mówi o tym, że w technologii uczyliśmy się, jak wziąć fizyczny drut, zrobić z niego nano, z tego nano wyprodukować gans, z tego gansu wiemy w naszych reaktorkach, różnego rodzaju systemach, czy to reaktorkach dynamicznych, czy statycznych, czy chociażby w zwykłych patchach, czyli w tych naszych kompresach, to co robimy, to mamy właśnie ten transfer energii na różnym poziomie i w różnej sile i przez to można powiedzieć, zapętlamy, wracamy do tego, co było na początku, mówiliśmy na początku o tej fizyczności tego drutu, więc jeśli wrócimy do przykładów na przykład o produkcji złota, czy nawet też pozbywaniu się, wyciąganiu pewnych, balansowaniu pewnych rzeczy, które mamy w organizmie, chociażby tutaj odwołanie do blueprintu nowotworowego, czy nawet zrozumienia tego, jak radzimy sobie z koroną, to widzimy, że właśnie z tego poziomu energii z powrotem przechodzimy do fizyczności. To jest w zasadzie ta droga, którą tutaj opisujemy w technologii, to też jest w pewnym sensie ta droga, którą przeszedł Jezus, fizyczność jego narodzin, można powiedzieć, cały ten proces, który miał miejsce po drodze, też ból, cierpienie, którego doznał w tym momencie i wybór duszy taki, żeby opuścić to ciało. Zresztą dr Keshe mówi o tym, że zawsze mamy dwa wybory. Albo możemy opuścić to ciało świadomie, albo możemy robić to w momencie śmierci. I tutaj też jako przyczyny mówię o tym, że ten moment separacji może nastąpić z tego powodu, że fizyczność ucierpiała w jakimś tam znacznym stopniu. Mamy tutaj do czynienia na przykład z wirusem, który chociażby na tym poziomie niszczy różnego rodzaju komórki. Więc to jest jeden aspekt, kiedy nasza fizyczność, można powiedzieć, nie daje rady, ulega wypadkowi albo doznaje strat na poziomie komórkowym czy jakimkolwiek innym, a drugi element to jest ten, kiedy to my możemy świadomie decydować właśnie z poziomu duszy o tym momencie separacji. Tutaj to fizyczne cierpienie mamy przedstawione na krzyżu, też na fizyczności Jezusa, który później wybrał powrót do tej kolejki, jak tutaj dr Keshe do tego cały czas się odnosi, że wskoczył z powrotem na tą kolejkę, zmartwychwstał, czyli tutaj świadomie z poziomu duszy wybrał kierunek, w którym gdzie zamanifestuje się dusza w następnym wcieleniu fizyczności. Albo inaczej, jeśli zgłębimy ten proces jeszcze głębiej, to możemy zobaczyć, możemy zadać sobie takie pytanie, czy ten moment śmierci w ogóle nastąpił, czy rozumiemy to tak, jak tutaj też na początku tego wykładu rysował, gdzie to dusza wychodzi poza ramy fizyczności i obejmuje tą fizyczność, wtedy ta fizyczność nie ulega śmierci, jest przez nią chroniona oczywiście. W momencie, kiedy ten proces się odwraca, też mamy takie manifestacje w stosunku do środowiska, jeśli manifestujemy się na Marsie, czy gdziekolwiek indziej na tej planecie niż obecnie jesteśmy, to nasza fizyczność i manifestacja będzie taka, jak pozwoli jej na to środowisko. I tutaj też porównanie w języku angielskim. Akurat korona nie oznacza korony, tak jak u nas, ale dr Keshe odnosi się do tego, że w momencie korony tego wirusa, tej korony cierniowej, występuje ból, ogromny ból, tak jak w przypadku Jezusa, który tą koronę miał założoną. Po co ten ból korony? Dr Keshe odpowiada tutaj prosto po to, żeby człowiek zrozumiał ten proces. Narysował tutaj symbol krzyżu jako krzyża, jako połączenie tych czterech punktów i narysował nam właśnie te ustępki interakcji między naszą duszą a duszą kubka, czyli też tam cztery elementy, które się krzyżują, rysowaliśmy wcześniej. Można powiedzieć troszkę pod innym kątem, więc widzimy to porównanie krzyża i porównanie właśnie tych elementów, które omawiamy, tej duszy człowieka, duszy fizyczności i tego punktu odniesienia, który widzimy właśnie w strukturze kubka numer 3, kubka człowieka. Jeśli chodzi o pytanie o tych, którzy popełnili zbrodnie, zawsze
zawsze te pytania się pojawiają, co z nimi, co z tymi, co z tamtymi i tak dalej. Doktor Kesze mówi o tym, że zostaną fizycznością i tego wyboru nie będą mieli. To już sobie powiedzieliśmy, a z kolei o duszach fizyczności i człowieka, który w interakcji tworzą tą duszę totalności, to jest to, co doktor Kesze nazywa właśnie międzyatomową fuzją, czyli fuzją tych dwóch elementów. Już tutaj nawet wskazywał na pozycję tej duszy totalności, właśnie znajdującą się między dwoma elementami, gdzieś tam tutaj odnosił się do poziomu gardła, czy gdzieś w tym rejonie, dolnej części gardła. I wróciliśmy po raz kolejny do rysunku kubków jeden na drugim i człowieka, który stał obok. I tutaj doktor też mówi o tym, że karmimy się z tego kubka, ogrzewamy się tym kubkiem, możemy wychodzić z chorób różnego rodzaju, balansować stworzenia. Po czym narysował nam, może tutaj jeszcze raz podzielę tablicę, po czym narysował nam, mówi tutaj dla matematyków, pokażę to w taki sposób i zrobił A, B, C, D, przedstawił to w formie ułamka, żeby gdzieś tam sobie wyobrazić te zależności D przez B. I wiemy tutaj, że sobie na krzyż sobie mnożymy i mamy A razy B równa się C razy D. Tu licząc od lewej, czyli po kolei A, jako A doktor Kesze określi tutaj duszę człowieka, jako B duszę fizyczności, z kolei C to jest duszą kubka, a D jest właśnie duszą fizyczności tego kubka. I mówię o tym, że gdy któraś cierpi, któryś z tych elementów cierpi, gdy znajdujesz inny element po to, żeby właśnie elewować, żeby wznieść ten element, który cierpi, gdzieś go nakarmić, po to, żeby z powrotem wprowadzić balans. To jako przykład mówię o tym, że na przykład gdy cierpi fizyczny, czyli to, co mamy tutaj jako B, to wtedy albo dodajemy do tej kombinacji, można powiedzieć, C i D, czyli duszy jednej i drugiej, kubka duszy jednego kubka, duszy drugiego kubka, albo możemy pracować nad tym elementem A, który ma tutaj oznaczoną duszę człowieka. I ten wątek został tutaj też rozwinięty dalej, mówi w kontekście tych osób, wracając do tego pytania, co z tymi, którzy gdzieś tam się nie zachowywali do końca poprawnie etycznie. Doktor Kesze mówi dość prosto, żebyśmy wzięli zdjęcia liderów i każdego dnia dawali do ich duszy, elewowali ich duszę. I tutaj to jest właśnie ten element A, który mamy narysowany, dokładając do tego, tam był jeszcze inny wątek, do tego zaraz wrócimy, ale dokładając właśnie, dając im do duszy, jesteśmy w stanie zbalansować to równanie, można powiedzieć, które mamy tutaj przed oczami. I potem mamy dwie opcje, doktor Kesze mówi, łatwa, czyli podróż właśnie na poziomie naszej duszy i trudna, czyli podróż statkiem. A ta wiedza, której się uczymy, mamy wybór, kiedy zejść z tej karuzeli, na której się ciągle kręcimy, jak mówiliśmy wcześniej tutaj, i to dusza człowieka, a nie fizyczność, dostają ten wybór, doktor Kesze podkreśla. No i w zasadzie ostatni z rysunków chyba tutaj, mam nadzieję, też bardzo ciekawy, mieliśmy zestawienie duszy i zestawienie magnesu i bardzo fajnie tutaj doktor Kesze zobrazował, może on to narysował jeden obok drugiego, ja to narysuję jeden pod drugi, więc mamy tutaj duszę i narysował promienie, które wychodzą z tej duszy, promienie, które wchodzą, wiemy, możemy sobie to na przykładzie magnesu narysować, którego zresztą doktor Kesze też tutaj narysował i wiemy na górze, na północy wchodzą promienie, na południu wchodzą te też kierunki na tych strzałkach. I tak jak doktor Kesze mówi, bawiąc się magnesem, możemy zobaczyć, gdzie, jak opiłki metalu, które umieścimy gdzieś w pobliżu tego magnesu, zobaczymy, jakie linie interakcji się ustawią. Tam, gdzie znajdziemy te opiłki, oczywiście one będą nam wskazywać właśnie tą interakcję, gdzie dana siła pola odpowiednia dla danego opiłka magnezu, gdzie skąd ona wychodzi i gdzie wchodzi, jeśli patrzymy na ten magnes. Widzimy w pewien sposób, że ten magnes jest gdzieś tam zamknięty w tych ramach fizyczności, jeśli patrzymy tutaj na interakcję tych pól.
ogół to pole, które wychodzi gdzieś, gdzieś sobie tutaj wchodzi i patrzymy na to właśnie z pozycji obserwatora. Z kolei jeśli odniesiemy się do duszy człowieka, to co mamy tutaj na górze narysowane na czarno, w zasadzie ta sama sytuacja, tylko nie obserwujemy, można powiedzieć, tych linii żelaza, tylko doktor Kesza mówi tutaj, żebyśmy zrozumieli, że na przykład ten promień tutaj to jest właśnie ta linia komunikacji z Marsem, czy duszą matki, czy z jakimś, z kimkolwiek innym, czy gdziekolwiek, można powiedzieć, z jakimkolwiek miejscem, z jakąkolwiek siłą pól we wszechświecie. I z kolei to, co mamy tutaj na dole, myślę, że to jest kontrast do tego, co rysowaliśmy sobie z tymi opiłkami. Musimy zrozumieć, że na przykład ten promień tutaj na dole, który narysowałem, wchodzący na południu, to jest na przykład siła pól powrotna, jeśli chodzi o Marsa, czyli te magnetyczne wchodzące, grawitacyjne wchodzące, to w ten sposób właśnie pola grawitacyjne wchodzą, pola grawitacyjne Marsa, można powiedzieć, wchodzą tutaj z powrotem do naszej duszy, więc widzimy te linie komunikacji, że po pierwsze tu chodzi o identyfikację, która z linii do czego prowadzi, z drugiej strony mamy też tą kierunkowość, czyli wyjście w stronę naszego celu, można powiedzieć, podróży i wejście z powrotem, powrót do fizyczności, czy można powiedzieć to na tą planetę, tak jak doktor Kesze mówił, że tu świadomie możemy dokonywać tego transferu, tej podróży, jako punkt odniesienia mamy właśnie ten nasz kubek osobisty, który w pewien sposób jest odbiciem lustrzanym naszej struktury, naszej duszy jednej i drugiej, duszy człowieka i fizyczności, ale także też w interakcji właśnie w duszy, jeśli chodzi o poziom duszy totalności, nas samych z duszą totalnością, totalności tego kubka. Widzimy te wszystkie indywidualne poziomy, które, o których mówiliśmy wcześniej, widzimy też kolektywność tych poziomów i interakcje. W tym myślę, że tutaj możemy się odnieść też do tego, co nazywamy linią kreatora, czyli właśnie tą linią połączenia dusz totalności, gdzie one są w stanie ze sobą się komunikować. Jeśli chodzi o pytanie, co z takimi osobami jak Gates, to już sobie powiedzieliśmy, mówiliśmy o tym, żeby elewować ich duszę. Profesor tutaj proponuje skupienie się każdego dnia na innym obrazku, na innym liderze, czy Rothschildach, czy Gatesach, czy jakichkolwiek liderach, jakich tutaj sobie obierzemy każdego po kolei, można powiedzieć, po to, żeby dawać do ich duszy. I to ona zdecyduje o punkcie separacji. Tutaj nie mówimy nic o mszczeniu się, o tym, zresztą jak tutaj doktor Kesze powiedział, że nie możemy się mścić, zostawiamy to ich duszy, bo każda śmierć, zabicie kogoś, czy tutaj o sobie samym, czy o innej osobie, to jest, wywołuje, powoduje tą separację jednej duszy od drugiej, a jak doktor Kesze to określa, jest to największa zbrodnia, jaką można popełnić we wszechświecie, więc nie dopuszczamy się takich czynów, tylko elewujemy duszę tej osoby, tego lidera, po to, żeby ona zdecydowała o punkcie sytuacji. A jak doktor Kesze mówi tutaj, to zachłanne branie fizyczności, ta chciwość, to ile ta osoba właśnie na tym poziomie fizyczności zaciągała, można powiedzieć, tutaj grawitacyjnie bez dawania z powrotem, to zadecyduje o tym momencie separacji, o tym punkcie separacji. I może się to odnosić indywidualnie do danej osoby, a może też pójść, można powiedzieć, po linii. I to jest to, co doktor Kesze też parę wykładów temu mówił. Obserwujcie nie tylko los tych osób, o których mówi w wykładach, ale też to, co będzie działo się z ich dziećmi, wnukami i tak dalej, czyli całe pokolenie, można powiedzieć, tutaj gdzieś tam muszą zbalansować to wszystko, co zostało wzięte, co zostało postawione właśnie w tej pozycji braku balansu. Dzień sądu nadchodzi, jak mówi doktor Kesze, przez elewację duszy, a nie przez szkodę wyrządzoną fizyczności. Tak mówiliśmy sobie wcześniej, że ten punkt, który nazywamy śmiercią, którym możemy nazwać dniem sądu, którym nazywamy ten punkt separacji, on może nadejść. Zazwyczaj nadchodził do tej pory poprzez tą szkodę, która była gdzieś wyrządzona fizyczności, wypadek zniszczenia nowotwory i tak dalej, ale tutaj mamy do zrozumienia tego, że on będzie chodzi przez elewację duszy i nie mówimy tutaj tylko o nas samych w kontekście do siebie samych, ale też właśnie do tych liderów, o których przed chwilą mówiliśmy.
zaaktywować ich dusze, żeby oni mogli stanąć, można powiedzieć, przed swoim sądem ostatecznym, żeby to wszystko, co tutaj wtedy się dopuścili, zostało zbalansowane, a ich dusza będzie tą, która będzie musiała to wszystko zbalansować, która jest, można powiedzieć, sędzią samego siebie, jak wiemy na przykład z przekazań, które zostały przekazane przez fundację. I w zasadzie ostatnie dwa zdania, doktor też tutaj mówi, że język duszy to właśnie transfer pól, że każde pole ma swoje znaczenie. Widzieliśmy to tutaj na przykładzie tych magnesów. A w zasadzie naszym celem, jak myślę, wiemy dzisiaj, to też mówię o tym, otwarcie jest właśnie dołączenie do społeczności uniwersalnej na równi, na równych prawach, w zrozumieniu chociażby tych zagrożeń, które czekają na nas tam w przestrzeni, które możemy, w przestrzeni kosmicznej, tych zagrożeń, które możemy ze sobą przynieść jak na Ziemię z powrotem, jak na przykład te statki Apollo, ale też odpowiedzialności za to, co nosimy, co przynosimy do czyjegoś domu, do domu, można powiedzieć, społeczności uniwersalnej, kiedy wchodzimy, czy wchodzimy w zabłoconych butach, że takiej tej przynośni użyję, czy dbamy o to, żeby gdzieś tam na ich podwórku też nie nabrudzić takimi sprawami, jak na przykład wirusy. Tutaj już ten warsztat bardziej skupienie się na tym poziomie, na którym najszybciej i najsprawniej można działać, bo to dusza jest kreatorem fizyczności i to z tego poziomu można decydować, przyspieszać pewne procesy, jak doktor Kesze tutaj mówi, ale tylko i wyłącznie przez pokojowe działanie, przez elewację, wznoszenie, podnoszenie, dawanie do duszy innej osoby, to co my też nazywamy na przykład bankowaniem w naszej polskiej grupie, i to jest proces, który nie krzywdzi, tylko zawsze daje tej drugiej stronie to, czego potrzebuje, po to, żeby brała to, co potrzebuje w danej chwili dla siebie. Trochę się nagadałem. Myślę, że zostawię trochę miejsca też innym, jeśli mieliby okazję, ochotę coś powiedzieć, dodać albo zadać jakieś pytanie. Zapraszam. Dzięki, Przemku. Jeśli nie ma pytań i wypowiedzi, to na dzisiaj skończymy. To były 356 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z dnia czwartku, 23 kwietnia 2020 roku. Tak więc dziękuję za dzisiaj. I spotykamy się w niedzielę. Tak więc dobrej nocy i do usłyszenia. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś.
To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą.
Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.